dobry YouTube, witam was zaspany operator. Jest godzina 5:10. Ja też nie śpię. Adzi też nie śpi. Puszcza pranie i za chwilę jedziemy po paczkę. Także tak rozpoczynamy dzionek. Sobota w ogóle, ludzie, nieporozumienie, operator wstał o 5 w sobotę. W dzień wolny od pracy. No ale właśnie, zróbcie sobie kawę i oglądamy dalej. A my nagrywamy. Nie powinni spać. Właśnie, Lili grzmociła się zabawkami też do późna. I powiedziała mi tak: słuchaj, ja zrobię dzisiaj revenge i teraz jak ty będziesz spała, to ja się będę bawił i tłuk i zobaczymy, jak to będzie. Zabawkami to teraz żały poukładane na ściance kosmetyki z miksa z kalendarza. Tak, buszczykami się bawiła, wszystkim. Także teraz tak. Masz Lili, ty też spajesz, nawet nie wiedziałeś, że tak ty. Także rozpoczynamy bardzo wcześnie sobotę. Nie wiem, czy wszystko ma ładny skład, bo jeszcze śpię, dopiero kawa na stole jest i muszę dojść do siebie. Przydaje się, że kawa będzie jeszcze ładna. Będę na linii z teściową, bo teściowa powiedziała, że chce być z nami na linii. Później jedziemy po paczkę i powiedziała, że chce być na linii, jak będziemy otwierać paczkę. To znaczy online chce być na Skype'ie. Także mamy zadzwonić na Skype'ie i chcę zobaczyć nasze... reakcje na to ilość wyrobów. Tak, albo... nie wiadomo, co to będzie. Przyjechał operator, przyjechali kurierzy, czy kurier, kurierzy, zobaczcie, jest paka, ale to jest nic, to jest kolejna, która była dołączona do tej dużej. 25 kilo pierogów. O, do przyszłych świąt. Do przyszłych świąt będziemy mieć. Ja nie wiem, co jest w środku, jestem bardzo ciekawa. Paczka ważyła 35 kg. 35 kilo. Mamo, tato, tam jest chyba uszek i pierogów dla wszystkich Polaków w Dublinie. Zabieram się za śniadanie, sałatka warzywna, jarzynowa. U mnie w domu się mówiło jarzynowa, dajcie mi dać w komentarzach, jak się u was mówi, czy warzywna, czy jarzynowa. Pomidorki koktajlowe, słodka papryka, ogóreczek, wszystko posypane szczypiorkiem, które ja uwielbiam. I słuchajcie, chlebuś z Lidla i szynka z Polski. Tak wysłała nam mama, oprócz dwóch szynek hermetycznie zamkniętych, to wysłała nam również 20 deko szynki tak na świeżo do kanapek. Szynka bardzo smaczna. A moja mama ją kupuje bardzo często, także szyneczka z Polski i tutaj jeszcze mam soczek naturalny w kubeczku i zabieram się za jedzenie. Powiem wam, że odczuwam to, że wstaliśmy o 5 rano, bo położyłam się spać, chyba było w 12:30, a budzik zadzwonił parę minut po 5, także ale dam radę, najważniejsze, że paczka dotarła i pierogi już się mrożą. Są w zamrażarce, a ciasto jeszcze jest na balkonie, ponieważ czekam, aż zamrożą się tak porządnie pierogi i uszka, a dopiero później pomrożę ciasto, także dobra, ale najpierw jemy śniadanie. Dobry YouTube, witam się z wami po drugiej stronie kamery, bo przedtem byłam gdzieś tam z tyłu, odzywałam się tak cichutko, żeby nawet nikt nie zauważył, że ja jestem, bo spałam tylko 4 godziny, poszłam spać, było przed 1:00, a musiałam wstać po 5:00, także krótko spałam. Co prawda, jak już wszystko przygotowaliśmy, rozpakowaliśmy paczkę, to nam zajęło z godzinę do 1:30. Położyłam się jeszcze spać, ale wiecie, jednak jak człowiek się nie wyśpi porządnie, to nie wiem jak wy, ale ja odczuwam zmęczenie. I słuchajcie, byliśmy też w SOR, załatwiliśmy kilka ważnych rzeczy i zabieram się za... za co? Za to, że muszę włączyć i zabieram... Obiad. Tak, i zabieram się za obiad. Mam już przyniesioną z balkonu zupę, dzisiaj ziemniaczana. Także muszę zagrzać zupę. Drugie danie
przyjechało z Polski, więc słuchajcie, luz totalny, nie trzeba robić kotletów. I jeszcze mam tutaj kilka rzeczy, które również czekają na rozłożenie w mieszkaniu, ponieważ tak, Dominik pojechał, wysłał kartki, załatwił to, co miał załatwić, wszystko, zadzwonił do mnie, czy nie podjedziemy do Sorny. Znaczy, szybko ogarnęłam, wymalowałam i pojechaliśmy załatwić to, co musieliśmy załatwić. Oprócz pyszności, które są już zamrożone i ciast na balkonie, dostaliśmy również groch Jasiek, duży, nie wiem jak u Was, ale u mnie na Wigilii w domu rodzinnym i zresztą tutaj w Dublinie również przygotowujemy groch z masłem, coś co bardzo lubię i to robimy tylko i wyłącznie właśnie na Wigilię. Chusteczki nie prosiłam, ale moja mama oczywiście, będąc na zakupach w Biedronce, pamiętała, że bardzo je chwaliłam i kupiła mi właśnie jakie? Kwiatowe, przepięknie pachną, bardzo je lubię, także mam zapas. Rexona, o której już Wam wspominałam, słuchajcie, chciałam jedną, dostałam trzy, standardowo, tato pojechał na zakupy. Kupy, delicje z Biedronki, malinowe, tych jeszcze nie jadłam. Tutaj oczywiście szablony, motylki, zestaw do pazurów, czyli będzie hybryda. I zobaczcie, co jeszcze było jako gratis, jaki ciastek kochany będzie do samochodu. Ciekawe, czy pachnie pierniczkami. Tutaj mam jeszcze też lakiery, które zamówiłam, tutaj też mam lakiery, które zamówiłam. Tutaj dostaliśmy jeszcze cukierki, kolejne delicje. I oczywiście miała być jedna paczka najlepszych pierniczków z Kauflandu, ale okazało się, że przyszły dwa pudła, także ciasta mamy, matko, na, nie wiem, na święta w Wielkanocy pewnie nam jeszcze zostanie. Także to jest jeszcze kilka rzeczy, no i jeszcze tam wiele innych było, ale to już wszystko zdążyłam pochować. Tak jak możecie zauważyć we wątkach na początku, paczka była olbrzymia. W tej dużej paczce właśnie były rzeczy spożywcze, były pierogi, uszka, ciasto i inne takie drobiazgi. A w tej paczce, która była owinięta czarną folią u góry, no to była lampa, która przyszła, którą zamawiałam właśnie do mojego rodzinnego domu. Także dobra, operator już krąży, to znaczy, że operator jest głodny, muszę wziąć się za obiad. Tak. Operator też był niewyspany, ale się już wyspał troszkę. Zregenerowałeś się? Tak, troszkę. Zregenerowałem się, doszedłem do siebie i teraz będę jadł coś. Operator, widzisz ten kabel, co tam cię ciągnie? Że co, że ja? No to znaczy, że pasowałoby odkurzyć. Ja mam dzisiaj wolne. Byłem kartki wysłać na święta. Ja gotowałam zupę wczoraj. Ale to było wczoraj. Pokażę Wam szynkę, którą wysłali nam rodzice, ponieważ mogą paść pytania, a w szczególności od osób mieszkających w Dębicy, gdzie kupiona została szynka. Jest to sklep Szubryt, szynka jak ze starej wsi, bardzo smaczna, naprawdę bardzo smaczna i to nie jest szynka, którą ja jadłam pierwszy raz, bo już ją wcześniej jadłam, jak byliśmy właśnie na wakacjach w Polsce, także polecam Wam. Moi rodzice wysłali nam dwie takie szyny, także na razie są zamknięte, będą w lodówce czekać na święta, a zaraz po świętach, jak coś zostanie, to po prostu pomrożę do 6 stycznia 2017, także spoko, naprawdę bardzo smaczna. A jeżeli ktoś by pytał, to wiem, że sklep Szubryt mieści się przy ulicy Tuwima. Jadąc od Rzeszowskiej, skręcacie w ulicę Tuwima i zaraz po prawej stronie taki mały, biały blaszak. Bardzo dobra szyneczka, polecamy. Ja właśnie skończyłam testować lakiery hybrydowe, lakiery, które zamówiłam dodatkowo i lakiery, które były w zestawie. I między innymi pobawiłam się w przedłużanie paznokcia. Tutaj oczywiście bawił się również operator i stwierdził, że on mi sprawę ułatwi, zaczął mi skracać, przycinać ten szablon, ale to nic nie dało, ten paznokieć wyszedł okropny. To jest mój, a to jest operatora. Myślałem, że moja myśl techniczna pomoże, ale się... Dodatkowo jeszcze przetestowałam sobie efekt syrenki na niektórych paznokciach, mam również pyłki Metal Manix z Indigo i powiem Wam, że no, jest postęp, zobaczymy, nie wiem, który kolor wybiorę. Bo na pewno sobie teraz, jak będę miała przerwę już wolne, nie będziemy chodzić do pracy, to sobie zroję paznokcie. Nie wiem, czy stanę przy moich, czy sobie nie przedłużę. Nie wiem, powiem Wam, że nie wiem. A najbardziej się boję tego, że pochłoniemy ta hybryda i zacznę te lakiery wszystkie zamawiać. I nie, już nie będę miała gdzie tego trzymać. Jak operator popatrzył na mnie. Czekaj, ja Cię tutaj będę strofował i pilnował. Przepiękna jest też ta czerwień, to jest indygo, ale nie wiem, jaki to jest kolor, bo nie widzę, bo tam daleko stoi buteleczka. A idę, bo gotują się pierogi. Właśnie, kochani, bo się rozgotują. I musimy sobie coś zjeść. A pierogi już jedliśmy pierwszą partię ruskich i po prostu poezja, poezja. Także, aha, jeszcze Wam powiem, że nie na każdym paznokciu jest top, dlatego że te topy, które mam, to jest wersja mini i nie chciałam ich marnować, tylko nie mówcie nikomu, dobra. Słuchajcie, pierogi, uszka już są porządnie zamrożone, a my teraz zabieramy się za mrożenie ciasta, znaczy nie będziemy mrozić na pewno całości, ponieważ tak, zaraz Wam pokażę. Także tak się prezentuje ciasto, właśnie Dominik tutaj układa w zamrażarce
robi miejsce, o tak. I tak, mamy tak, dwa kawałki lodowego, jak ja mam głos z niewyspania. Dwa kawałki lodowego, większy i mniejszy, a to wiem, że to był kawałek mojej mamy kupiony, ale tato właśnie chciał tutaj wypełnić ten pojemnik, więc moja mama oddała swój kawałek ciasta i tutaj tato uzupełnił. A tutaj jest ciasto, które się nazywa cappuccino. Wydaje mi się, że ja go jeszcze nie jadłam, więc podobno pyszne. Moja mama mówi, że mój cień, moja ręka, moja mama mówi, że kupiła to ciasto i jest naprawdę bardzo smaczne, także to ciasto chcemy pomrozić. Tutaj nie wiem, czy coś będziemy mrozić, zobaczymy. Kawałek sobie zostawimy, no słuchajcie, takie świeże ciasto, jak mrozić? Trzeba coś spróbować, do kawy, do herbaty, także opracę teraz herbatę z pysznym ciachem. Tak. Także dobra, bierzemy się za krojeniem, a to są te pojemniki, o których wspominałam, jakby były pytania. To jest ten mojej mamy biedronkowy i tutaj jest góra, także naprawdę polecam wam, gońcie do Biedronki, kupcie sobie, bo na przechowywanie ciasta, czy nawet odmrożenie ciasta, świetna sprawa, a kosztują 17 zł, chyba wam już mówiłam. Dobra, kroimy i mrozimy, operator, szykuj nóż i wory i jedziemy z koksem. So yes, just for Christmas, paczka tak wypasiona z Polski, że słuchajcie, musieliśmy kombinować, jak znaleźć miejsce. I część ciasta musieliśmy pokroić na takie mniejsze kawałki. To jest dokładnie dwie porcje dla operatora i dla mnie. Także wszystko już jest spakowane, pomrożone, rewelacje. Zostało tylko ciasto w pojemniku, ale to tak na świeżo do kawy dla nas na najbliższe dni. Dziś wieczorową porą operator się z wami żegna. Kończy tego... Foka na łóżku, tego vloga operator zakończy i składa go na jutro dla was. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek, nieprzewidzianych. Widziałeś, co mi się stało? Co ci się stało? Założyłam tego rano, jak rozpakowaliśmy paczkę, dopiero... Zepsułaś palca? Nie, odpadł mi, oprócz tego, że lakier z paznokcia, to jeszcze pierwsza warstwa płytki. Musiałam go spuścić, bo normalnie jak kartka papieru się wyginał, poznać wszystkie jedną stronę. No to ładnie. Ale ja mam strąg paznokcie, także nie muszę się opamiętać. Ja też mam strąg, ja mam zdrową płytkę, ładną płytkę. Ale właśnie jakoś tutaj nie wiem, nawet przyczyny zauważyłam. No trudno, tragedia. Odrośnie. Albo przedłużę bazą proteinową. Tak jest, dokładnie. Więc z tego miejsca operator się z wami żegna. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego poranka, w zależności wszystko od tego, kiedy to oglądacie. Tak, ogólnie mówiąc. Operator idzie przynieść ciacho. Ja się żegnam i idę żonie po ciachu. Ciao. Bye, bye. Bye.